simple as it seems, the twinkle in your eyes, the way that time slows down when you kiss me, as we fall asleep in a bed of butterflies. Just close your eyes and then you'll see it. You don't ever have to look too far. You don't have to cover up your scars. You're perfect, darling, just the way you are. So before you think to rip yourself apart, open up my heart and you'll find love, 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 love. Open up my heart and you'll find love. No dobra, udało się. Przeszliśmy szczęśliwie odprawę. Przed nami pierwsze etap naszej długiej podróży. Lecimy najpierw do Frankfurtu, nadaliśmy bagaże sportowe, zjedliśmy oczywiście śniadanie w McDonaldzie, chłopaki też już są po wszystkim, także lecimy najpierw do Frankfurtu, a później z Frankfurtu do Vancouver, a później jeszcze dalej, ale to za kilka minut. Powoli dolatujemy, zostało nam dokładnie 42 minuty do lądowania. Bo podróż minęła w miarę szybko, mimo tego, że naprawdę lot trwał długo, bo 9 godzin, ile leciliśmy, Adam? 9 godzin. Miałem miłego kolegę, poznaliśmy się bliżej. Jesteśmy już podekscytowani, bo przed nami ostatni etap naszej podróży. Mam nadzieję, że zdążymy. Mamy niestety godzinne opóźnienie, mam tylko godzinę na przesiadkę, ale wierzymy w to, że wszystko pójdzie sprawnie, szybko i zaraz będziemy w samolocie do Yellowknife. A tam już tylko 2 godzinki i jesteśmy już na miejscu. No i udało się, ostatni etap naszej podróży, dość długiej. Właśnie jest boarding na nasz ostatni samolot do Yellowknife. Także na szczęście jest trochę opóźniony samolot, bo byliśmy naprawdę na styk. Ładujemy się z chłopakami, wszyscy pozytywnie nastawieni, nakręceni mimo zmęczenia. Także zaraz mam nadzieję, że wylądujemy w Yellowknife. Trzymajcie kciuki. No i udało się, wylądowaliśmy szczęśliwie w Yellowknife, już jesteśmy. Jest rzeźko, ale jest dosyć ciepło. Ale rzeźko, no. Na polski czas mamy teraz 2 w nocy, około 2 w nocy, a czasu lokalnego jest godzina 17:46. No miejmy nadzieję, że w tym samolocie również przyleciały z nami nasze bagaże. Zaraz się o tym przekonamy. No bo bez tego to chyba raczej tu nic nie zdziałamy, także trzymajcie kciuki. My już idziemy na lotnisko i zaraz będziemy czekać tylko na bagaż. Także myślę, że następne spotkanie będzie to już w porcie, gdzie będziemy się przemieszczać powoli na naszą wyspę, na której znajduje się nasz docelowy kamp, z którego będziemy startować na nasze wędkarskie przygody. Jesteśmy zapakowani już po kartkę. Za nami jest oczywiście paliwo ze sprzętem. Siedzimy wszyscy, jak widzicie, już w busiku. Teraz szybkie zakupy. Pakujemy jeszcze paliwo do pełna, wszystkie baki. Uciekamy na wodę, zaraz zobaczymy się w porcie. Opuszczamy już Yellowknife, przenosimy się na kamp, zakupy nam się w miarę sprawnie udało zrobić, wieje trochę, mam nadzieję, że raz nie będziemy całym mokrzy. Jedna łódka płynie tam z przodu, druga łódka popłynęła z całym prowiantem i z paliwem na cały tydzień. My no tutaj transportujemy tą łódką, powiedzmy, do przewozu ludzi. No na razie jest rzeźko, myślę, że otrzymana temperatura jest jakieś 10-12 stopni. No i niestety lomaga czas na kiedy również mokrzy. Także do zobaczenia zaraz na kamerze.
cały bezpiecznie dotarliśmy do celu. Jesteśmy już na kampie. Zaraz wam pokażę, kamp znajduje się na takiej bezludnej wyspie. Aczkolwiek jest bardzo fajnie zorganizowany. Domki są duże, przestronne, dobrze wyposażone. Jest prąd z agregatu, który jest włączony od godziny 9 rano do godziny 9 rano, gdyż no tutaj koło godziny 9 wypływamy i później ten prąd z agregatu jest wyłączany. Jest woda bieżąca, także jest woda ciepła, także jest bardzo dobrze, uważam. Tutaj za mną są łódki, które czekają już do wypłynięcia. Koledzy powoli się organizują. No i pierwszy dzień, no oczywiście pierwszego dnia musieliśmy wypłynąć, zaraz tylko jak sobie szybko coś zjedliśmy, popłynęliśmy w pierwszą zatokę, no i udało namierzyć się fajne miejsce. Aczkolwiek w tym roku jest no, zupełnie inaczej niż się spodziewaliśmy. Lód stopniał zdecydowanie zbyt wcześnie, gdyż na początku maja, a powinien pod koniec maja tak naprawdę dopiero lód zejść. Poziom wody również jest bardzo niski. Ja tutaj widzę po skałach, że no, myślę, że to jest metr co najmniej poziom wody opadł. Także jest trochę inaczej, no i tych ryb też trzeba trochę szukać w innych miejscach niż się spodziewaliśmy, nie na takiej półmetrowej wodzie, ale na wodzie metr półtorej. No i takie miejsce wczoraj znaleźliśmy. Było bardzo dużo ryb, naprawdę było bardzo dużo ryb. Wyobraźcie sobie, że na takim 100-200 metrach kwadratowych jest kilkaset szczupaków. Nie były to no, duże ryby, nie było tam moim zdaniem ryb ponad metr. Może jakieś tam dwie ryby widzieliśmy w wodzie, które odprowadziły przynęty, ale głównie widzieliśmy ryby 70-90 cm. Kilka ryb padło takich pod metr, ale naprawdę każda łódka się wyłowiła. Łowiliśmy głównie na przynęty płytko chodzące, te, które powinny sprawdzić się właśnie w takich miejscach. Ja głównie obławiałem miejscówki Ratlin Atomem i on mi się bardzo dobrze sprawdzał w kolorze pajka. Z tego co obserwuję, no musi być trochę ta przynęta w kolorze takim białym. Nie grają przynęty w kolorze jaskrawym, w kolor naturalny, woda jest dosyć czysta, także była zabawa, ale brakowało nam ryb takich ponad metr. Następnie popłynęliśmy dalej jeszcze w kolejną zatokę, no i znaleźliśmy ryby już naprawdę, naprawdę ładne. Od razu jak tylko wpłynęliśmy, widzieliśmy, że spod łódki uciekają duże ryby, także chłopaki się porozstawiali w zasięgu wzroku i udało się prawie na każdej łódce złowić ryby ponad metr. Proszę bardzo, dwie ryby praktycznie w tym samym czasie. Maksia, no niestety... Odprowadzały przynęte, no ale nie jest tak fajnie, że zawsze one współpracują. To jezioro naprawdę jest ogromne. Wyobraźcie sobie jezioro wielkości morza, zatoki wielkości dużych mazurskich jezior. Jest one usłane wyspami, skałami, także jest bardzo niebezpiecznie i właśnie ze z tego względu wypływamy głównie razem. Razem płyniemy, jedna łódka nawiguje, kolega jeden stoi na dziobie, patrzy czy przed nami nic nie ma, wszystkie następne łódki płyną za tą łódką, no i się trzymamy. Gdy wpływamy na zatokę, decydujemy się, że łowimy w tym miejscu, rozstawiamy się w zasięgu wzroku, no i łowimy ryby. Jeżeli ryby wychodzą w pierwszych rzutach, wtedy zostajemy tam dłużej i po prostu obławiamy kolejno, przesuwając się w głąb zatoki. Także zaraz pakujemy się, ja wam zaraz również pokażę, jak wygląda ten kamp. Pogoda, tak jak widzicie, jest typowo letnia, także jest cieplutko, no ale cały dzień na takiej wodzie, no bo tutaj mam naprawdę do miejscówki około godziny, żeby dopłynąć, także wypływamy na cały dzień praktycznie. Kremy przeciwsłoneczne z filtrem,
no, odpowiedni również strój, no bo pogoda również się może zmienić. Także no jest naprawdę fajnie, chłopaki są zadowoleni. Myślę, że nie ma takiego drugiego miejsca na świecie, gdzie byłaby tak duża populacja szczupaków i można naprawdę wyłowić się dosyta. Na pewno oczywiście również w tym jeziorze, co jest potwierdzone, żyją ryby 120, a nawet z tego co słyszałem od właściciela kampu, ryby ponad 130 cm. Także mam nadzieję, że uda nam się spotkać te największe osobniki z tego jeziora. No dobra, słuchajcie, my się powoli szykujemy. Ja wam tylko tutaj przelecę, szybko pokażę, jak wygląda ten kamp. No i trzymajcie kciuki. Tak szybko mieszkamy w takiej zatoce, tak jak widzicie tutaj przede mną, wszędzie naokoło są wyspy. Tutaj na przystani stoją duże łódki aluminiowe, no ze względów bezpieczeństwa muszą być to aluminiowe łódki, gdyż tak jak powiedziałem wcześniej, stoi bardzo dużo skał i trzeba uważać, żeby tych łódek po prostu nie rozbijać. Laminaty tutaj absolutnie nie miałyby szans. Duże, mocne silniki, 50 koni, także naprawdę jest czym latać. Łódki są bardzo duże, przestronne, zaraz wam pokażę. Proszę bardzo, tak wygląda jeden z domków. Tutaj kolejna łódka stoi, o może wam pokażę na tej łódce, jak to wygląda. Zobaczcie. Takie 6-metrowe, szerokie, bardzo komfortowe łódki, także dwie osoby tutaj spokojnie mają na tyle wystarczająco miejsca, że mogą sobie zagospodarować przestrzeń tak, żeby mieć bardzo wygodnie i czuć się bardzo komfortowo podczas łowienia. Dobrze, polecę szybko. O, oczywiście miejsce na ognisko nad samą wodą, a tak wyglądają nasze domki. Idziemy sobie pod górę, tu jest jeden domek duży. Prysznice i toalety są na zewnątrz, ale to nie jest żaden problem tak naprawdę. Ważne, że jest ciepła woda bieżąca. W domku nie mamy wody bieżącej, także musimy myć naczynia na zewnątrz, ale spokojnie się dogadujemy. Proszę, tu jest drugi domek. Jest nas 10, także zajmujemy akurat dwa domki. O! I tak wygląda kanadyjska przyroda. Za nami kolejny dzień. Wczoraj również było ciekawie, praktycznie tutaj każdego dnia jest ciekawie. Myślę, że przez kolejne dni również będzie ekscytująco pod kątem wędkarskim. Znaleźliśmy, no wczoraj długo płynęliśmy, bo tutaj płynęliśmy za kolegami, którzy są tutaj już od tygodnia, także pokazali nam jedną miejscówkę. No i były tam ryby, były tam duże ryby. Udało się z tamtego miejsca złapać kilka ryb powyżej metra. No ja niestety straciłem jedną dużą rybę z tamtego miejsca właśnie, powyżej 110 cm, złapałem 101. No widzieliśmy, bo to, te ryby tutaj widać praktycznie gołym okiem, jest czysta woda, dosyć płytko, także płyniemy, ryby uciekają przed nami, przed łódką, stajemy, rozjeżdżamy się na bok i wtedy zaczyna się zabawa. Popłynęliśmy później w następną zatokę. No i koledzy Tomek i Piotrek znaleźli miejscówkę, w której myślę, że było kilkaset ryb. Naprawdę na niedużym, powiedzmy na obszarze małego boiska piłkarskiego, takiego orlika, stało kilkaset ryb i chłopaki na tym miejscu się skoncentrowali. Pozostali im nie przeszkadzali, oczywiście zostawili im to miejsce i oni z tamtego miejsca złapali około 150 szczupaków. Drugie tyle myślę, że weszło w jakąś interakcję z chłopakami. Z tamtej miejscówki Paweł pobił swoją życiówkę, złowił piękną rybę w rozmiarze 118 cm. Zresztą zobaczcie na zdjęciu, jak ona wyglądała. Ja stałem z Maxem trochę dalej, tam też były duże ryby i udało mi się tam złowić grube 110 cm. Zresztą zobaczcie, jak ta ryba również się prezentowała. Kolejna miejscówka i zobaczcie, co jest pod bieraką. Myślę, że 110 cm ma. Uwaga, prezentacja. Zobaczyć. Piękna. Wow. Poszedł.
Pablo Garcia North Pike Project. Także to był bardzo dobry spot, bardzo dużo ryb z tego miejsca wyjechało. Byliśmy wczoraj, dość daleko, także podróż no, zajęła nam około godziny powrotną. Dzięki temu, że mieliśmy mapę Navionixa, gdzie mieliśmy możliwość bezpiecznie przede wszystkim trafić do bazy. Udało nam się w dobrych humorach później usiąść do kolacji. No jesteśmy już trochę zmęczeni, ale przede wszystkim przez pogodę. Tak jak widzicie, jest pełna lampa, zero wiatru. No jak wpływamy w te zatoki, no to naprawdę jest bardzo gorąco. No i głównie dostajemy wycisk przez słońce, no również przez szczupaki. Także dzisiaj przed nami kolejny dzień. Mam nadzieję, że również znajdziemy jakąś fajną miejscówkę. Przed nami kolejny dzień. Chłopaki już się powoli zbierają. Tak jak widzicie naokoło. Pogoda się zmieniła, lekko pada. Myślę, że to nawet lepiej, bo mamy dosyć tego słońca. Ja dzisiaj będę pływał z moim partnerem Maxem, ale dzisiaj również zabieram na łódkę mistrza okręgu olsztyńskiego Piotra. Zobaczcie, powiedział, że dzisiaj dowalimy. Specjalnie wyzerowałem licznik, jest 0-0. Zobaczymy, ile dzisiaj szczupaków złowimy na naszej łódce, no, myślę, przez cały dzień. 200. I 10 jest szansa. Minimum. Miliona górek. Co tam się dzieje? O, chyba będzie to 10. Strasznie dużo. Proszę bardzo. Pierwszy. 11, 12. Ale akcja. Podwójny hol. Niech nie będzie większy. Proszę bardzo. Nie da. Pokażę ci go. Gruby. Proszę bardzo. Jeden kolega wypina, a kolega drugi holuje. Takie scenariusze mamy tutaj co chwilę tak naprawdę. Także mamy pełne ręce roboty. Fantastyczna blacha od Abu Garcia, która będzie w Polsce też mieszała. Piękne szczupaki łowiła. Wszystko, obydwie ryby na tą samą przynętę. Proszę bardzo, tu macie tą przynętę. Wrócimy do kraju, zrobimy porządek z tymi szczupakami. Mogła być polskie ryby. Ryba 113 cm. Znowu na przynętę Abu Garcia Atom. Blaszka po prostu... No, nie wiem co powiedzieć, jest nie do pobycia. Chyba mogą być podwodnie. Wrzucamy. Raz, dwa, trzy. Ja pierdolę. Pranie. Niestety wszystko co dobre szybko się kończy, także również dobiegła do końca nasza kanadyjska przygoda ze szczupakami na Wielkim Jeziorze Niewolniczym. Kilka słów w temacie podsumowania. Słuchajcie, przede wszystkim jesteśmy bardzo zmęczeni, naprawdę nie jest to sport dla miękkich zawodników. Bardzo dużo ryb, między 80 a 90 cm. Kilka dużych ryb nam oczywiście również spadło, przy czym nasz najmłodszy zawodnik Max, no myślę, że miał rybę na wędce co najmniej 120 cm. Była ona przy samej łódce, także mieliśmy okazję ją zobaczyć, była potężna, przede wszystkim była kwadratowa. No ale tak to bywa w tym sporcie. Słuchajcie, Jezioro Niewolnicze, myślę, że jest to jedno z lepszych, a jak może nawet najlepsze miejsce na świecie, jeżeli chodzi o łowienie szczupaków. Naprawdę jest to ich miliony. Jeżeli znajdziecie miejsce, znajdziecie zatokę, znajdziecie odpowiednie podłoże, roślinność, gdzie te szczupaki stoją, jest ich setki, naprawdę setki. I jeszcze dodatkowo jak one odpalają, no to praktycznie w każdym rzucie macie branie. Mieliśmy momenty, że mieliśmy na czterech łódkach, praktycznie każdy holował ryby, a bardzo często było tak, że dwie czy nawet trzy osoby holowały na łódce jednocześnie. Jezioro Niewolnicze jest naprawdę ogromne, no to jest takie małe morze słodkowodne, ale bardzo niebezpieczne. Jest naprawdę bardzo dużo niebezpiecznych miejsc, jest ono usłane skałami, rafami, także tutaj bez map Navionixa, bez jakichś traków oznaczonych jest bardzo ciężko pływać, szczególnie w momentach, kiedy pływamy bardzo daleko i później wracamy dość późno, kiedy już to słońce jest albo za horyzontem, albo jest gdzieś tam nisko i tych po prostu miejsc niebezpiecznych nie widać.
ale myślę, że wszyscy uczestnicy naszej wyprawy naprawdę są mega zadowoleni, wracają przede wszystkim z bardzo dużą ilością wspomnień, które zostaną z nami na wiele, wiele lat. Za jakiś czas powtórzę tą wyprawę, myślę, że może za 2 lata znowu tu przyjadę. Na razie mam absolutny przesyt, jeżeli chodzi o łowienie szczupaków. I na przykład dzisiaj wyobraźcie sobie, że jesteśmy, nie wiem, na miejscówce 10 minut i mamy 40 ryb. 40 ryb, z czego większość są to ryby takie 80-90 cm, także możecie sobie wyobrazić, co tu się działo. Doszliśmy do takiego momentu już, że naprawdę 90 nie braliśmy w podbierak, wyhaczaliśmy je w wodzie. No chodziło tutaj o to, że naprawdę tych akcji było bardzo dużo, działo się bardzo dużo. Druga kwestia jest taka, że chodziło również o nasze bezpieczeństwo. Bardzo dużo przynęt stosowaliśmy tylko z uzbrojeniem w jeden hak, bo tych ryb naprawdę bardzo dużo przewalaliśmy. Odhaczanie, rzut, kolejna, wyhaczanie, kolega, hol, wyhaczanie, kolejna. Naprawdę było masakrycznie dużo tych ryb. Jeżeli chodzi o przynęty, no to tak, oczywiście zabrałem ze sobą kilka gum, ale te gumy, no tego jak się spodziewaliśmy, zobaczcie jak to wygląda i to są gumy, które, nie wiem, były w wodzie po 10 minut może. Wziąłem dosłownie kilka sztuk, no oczywiście bez ogonków, wszystkie masakrycznie pocięte. No ale no, były skuteczne oczywiście, no ale były one skuteczne przez krótki moment, bo no, nie wytrzymywały nawału ataków tych szczupaków dzikich. No tak to wszystko wygląda, no te gumy są zmasakrowane, absolutnie zmasakrowane. Widzieliśmy kilka tylko po prostu po to, żeby się pobawić, ale to było dosłownie na kilka chwil. Jeżeli chodzi o przynęty twarde, absolutnym hitem tego wyjazdu okazały się wahadła Abu Garcia z serii Atom. Tutaj zobaczcie sobie, jak wygląda wahadło po kilku dniach łowienia. To akurat wahadło jest sprezentowane przeze mnie Maxiowi. Każdy zresztą z uczestników tej wyprawy dostał ode mnie pakiet przynęt, które powinny się sprawdzić. No i między innymi właśnie wahadła się sprawdziły. Atom, ten Atom ciężki, 40-55 gram, 12 cm, no ale robił masakryczną rzeź, szczególnie w zielsku, tak, na takiej wodzie 2,5 metra. On bardzo płynnie przechodzi przez zielsko i w momencie tylko, kiedy było, jak powiedział kolega, wpadło, zażarło, 1-2 ruch, moim zdaniem ten jaskrawy, seledynowy kolor bardzo dużo robił roboty, automatycznie był atak, również mniejsze wahadła, no i oczywiście Ratlin Atom 12 cm też sprawdzał się w płytkich miejscach na zielsku, ładnie przechodził przez zielska, fajnie lusterkuje na boki, tutaj też dobrze myślę, że widać będzie w kamerze, on jest absolutnie zmasakrowany, ale myślę, że jeszcze połowi nie jednego szczupaka. Ja mówiłem głównie castingiem, zestawem castingowym Abu Garcia, kołowrotek, multiplikator Revo, no i wędka również Abu Garcia Spike X. Plecionka, o to jest moja również wahadłówka, też zmasakrowana. Także z tego miejsca chciałbym również bardzo podziękować wszystkim uczestnikom tej wyprawy, którzy zaufali mi i przyjechali tutaj ze mną prawie na koniec świata. Dziękuję Kamilowi, dziękuję Piotrowi, Pawłowi, dziękuję Marcinowi, dziękuję Mieszkowi, Andrzejowi, Tomkowi i również Krzysztofowi. Także chłopaki, dzięki wielkie, to naprawdę było ekstremalne przeżycie, jeżeli chodzi o łowienie szczupaków. Myślę, że wam się bardzo podobało i myślę, że wyłowiliście się za wszystkie czasy, jeżeli chodzi o szczupaki. Niektórzy z kolegów, Tomek i Krzysiek, również spędzili trochę czasu na otwartej wodzie, złowili kilka lake troutów, jedno oikonu, jedną sieję. No ale tutaj na łowienie lake troutów bez echosondy to jest praktycznie błądzenie we mgle. Także ja tam też kilka razy wypłynąłem, ale no, mieliśmy jakieś tam kontakty, ale to były ze szczupakami, złowiliśmy kilka szczupaków w trollingu. Także myślę, że warto tutaj przyjechać. Jeżeli kochacie łowić szczupaki i chcecie mieć przeżycie, niesamowite akcje, słuchajcie, no, akcje są takie, że nie wiem, płynie metrówka, odprowadza ją druga metrówka, uderza trzecia metrówka, koledze spada ryba, odwraca się, uderza w drugą przynętę.
nie wiem, łowimy trzy duże ryby naraz. No absolutnie, to są niewyobrażalne historie, które można obejrzeć tylko gdzieś tam na jakichś filmikach na YouTubie ze świata, ale tutaj to się dzieje, to jest bardzo realne i myślę, że to jest miejsce wymarzone właśnie dla osób, które uwielbiają łowić szczupaki albo chociażby chcą potrenować. Tak naprawdę to faktycznie to kosztuje trochę, no bo tutaj jest przelot, miejsce na kampie dosyć drogie, ale jeżeli przełożymy sobie to na ilość ryb, to zdecydowanie wyjdzie nam to taniej niż chociażby łowienie w Polsce czy w Szwecji. Także słuchajcie, my się powoli pakujemy. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten materiał z Kanady. Zapraszam, już niedługo będę robił kolejną taką wyprawę za jakiś czas. Obserwujcie mój profil na Facebooku, myślę, że będą tam jakieś informacje. A z mojej strony dzięki jeszcze raz, chłopaki. Mam nadzieję, że powtórzymy taki wyjazd niebawem. Świetną jesteście ekipą, także ja bardzo miło spędziłem czas. No i mam nadzieję, że wkrótce znowu się zobaczymy. Trzymajcie się i do następnego razu. Andrzej, jak po wyjeździe? Na świeżo. Nie no, zajebiście. Zadowolony jesteś? Wracamy z wyłowieni. Mega miejsce, mega spot. Mega ekipa. Było wspaniałe. Marcin, podobało Ci się? Wróciłbyś tu jeszcze? Za nie mówił. Wróciłbyś jeszcze? Nie wiem, na pewno. Ale bez was. Ale najwięcej szczupaków w życiu widziałem. Tak? W tak krótkim czasie. Wszystko ok, było na wyjeździe. Telestworek, jak tam? Hektorki dopisywały? Hektorki. Moja rybka jeszcze pływa pod wodą. Mieszko, zadowolony z wyjazdu? Zadowolony. Bardzo dobry wyjazd. Krzysiu? Rewelacja, wracamy. Tomek? Panie. Możesz teraz zaśpiewać. Pan nie stał, panie. Pan masz jaja baranie. Tak, zadowolony, wrócę za 2 lata na pewno. Maksiu? Super wyjazd, za 2 lata powtórka. No i jeszcze Kamilek na koniec. Powiem, było fantastycznie, a jeszcze Krzysiu na koniec. Mi się podobało średnio. Nie wiem. No. Nie, bardzo fajnie. Bardzo fajnie, super grupa. Myślę, że tutaj trzeba wrócić koniecznie. Drugi raz będzie połowić w końcu lepszy niż pierwszy. Także wracamy na Yellowknife i dowalimy jak gnoju. Tak.